Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy teraz okres przedświąteczny i każdy za prezentami goni. Natomiast tutaj u kolegi Sebastiana Ostoli-Niskiego w miejscowości Czersk, organizatora wspólnego gonnika w Czersku, mamy też przygotowany prezent dla osób, które tutaj obserwują i w tej rywalizacji na tym gonniku biorą udział. Tutaj zobaczmy, prezentem jest taki telewizor, jest to 32-calowy telewizor marki Samsung. Tak jak widzę, no, widzę folia na nim naklejona, karton jest, czyli myślę, że to jest nowy, nie jakiś tam z Lombardu czy gdzieś. Może jakiś, nie wiem, odkupiony z drugiej ręki na rynku wtórnym. I ten telewizor będzie losowany dzisiaj wśród tutaj osób, których? Witam serdecznie. Telewizor będzie losowany wśród uczestników, którzy dokonali przedpłaty w wysokości 400 zł. Do 15 grudnia. Ci, którzy chcą wziąć udział w rywalizacji w 2017 roku na wspólnym gojemniku tutaj w Czersku. Tutaj osobą, która będzie losowała, miejmy nadzieję, że uczciwie zapewni nam, czy tutaj tata kazał ci jakieś losy, tutaj coś wybierać? Nie. Któryś jakiś konkretny? Nic. Czyli widzimy, na razie nie jest nic ustawione. Zobaczymy wszystko. Tutaj Martyna nam wylosuje. Czytać umie, to ona nam też przeczyta, kogo wylosowała, tak? No, widzimy. Tutaj uczestników na razie ilu masz zgłoszonych tutaj na gołębniku? 40 paru. Jest w każdym razie zapisanych na tą chwilę 136 gołębi razy 2, nie? Czyli będzie 200 ileś gołębi, a dzisiaj mamy możliwość zobaczyć, który z tych osób, która z tych się zapisała, będzie miała ten telewizor u siebie. No telewizor teraz każdy raczej ma, także nie wiem, czy to w domu będzie się stawiać, ale raczej w takim domku z hodowcami. Fajnie by było, gdyby tutaj jeszcze przed świętami go nawet ta osoba, która by odebrała. Nie? Ale to zobaczymy, a chyba, że go wyślemy, będzie chciała pocztą. Wszystko zależy, kogo wylosujemy. No to co, przystępujemy do osoby. Ja może powiem, że w zeszłym roku akurat były 4 gołębie, ale mówię jednak, że jak 4 gołębie? Nagrody do losowania. Wylosowania były darmowe, miejsca jakby. A w tym roku postanowiłem, że właśnie taka nagroda rzeczowa będzie. Dlaczego tak? Telewizor ci na locie nie zginie, ani nie wyfrunie z woliery, a tutaj gołąb nie da, może dać dyla albo zdechnąć nawet. Także tutaj Martyna, ciągnij. No Martyna, do góry głowę. Tak. Do góry. No jeszcze pomieszaj trochę. Pomieszaj tam, dobrze, wymij los. No jednego. Wymij jeden. Jeden tylko pokaż, że jeden jest. Jeden, dobra, i otwórz go. Tam jest zlepiony, zobaczymy. Tata ci może brać, czego pomoże, wygrany. Ty widzimy pasek taki, kto to jest? Kto to jest? 35, Jan Bochenczek, Pyzówka, Polska 50. No ja pierniczę, ten to ma szczęście, kurczę, Jasiu Bochenczak, pozdrawiamy. Wiesz, gdzie to jest pan Jan Bochenczak? Byłaś tam w Pyzówce? Przypomnij sobie, jak byłaś z mamą i z tatą. W górach. 2 lata temu. Nie pamiętasz, jak w górach byłaś? Może wylosujemy jeszcze jeden los, w razie jakby... Jan Bochenczak nieco. Nie chciał, może nie będzie chciał. A co on wie, że nie będzie chciał? Jan Bochenczak, no zobaczymy, wylosujemy drugi, żeby nie było, że tu sam Jan Bochenczak może jest w tej. Wylosujemy drugiego. Koledze Janowi gratulujemy. No, szczęśliwego przegranego. Zobaczymy, no. To miał mniejsze szczęście. Następnego. O. To jest, może to pokażę jeszcze. Tutaj Jan Bochenczak, 5 gołębi zapisał, no ten ma szczęście, jemu też się przyfarciło, bo i jego gołębie bardzo dobrze leciały na wspólnych gołębnikach tu w Polsce różnych. O, tutaj zobaczmy. A kto miał mniejsze szczęście? 34 Zen Okrenik Helman. No też kolega Zenek, no, blisko Helman. Trochę mniejsze szczęście. No to zobaczymy. Także z Janem będziemy się zaraz kontaktować. I telewizor, że tak powiem, w razie czego rezerwowa, jakby ja nie wiem, nie chciał albo coś ten, to może pójdzie do kolegi Zenka. Właśnie też tutaj miałem jednego z uczestników, który mówił, że tam ma dość telewizorów i w razie czego to żeby mogę przeznaczyć. Dlatego na właśnie tam, to wtórne losowanie zrobić. Dobrze. Na jakąś tam, powiedzmy, cel charytatywny. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję. Lot.